sprawę wyborów 10 maja, wyborów prezydenta Rzeczpospolitej. Mój emocjonalny wpis, skoro pan go tak nazwał, był już rano przed wideokonferencją z premierem, które odbyłem wraz z prezydentami 20 największych miast w Polsce. I pan redaktor powiedział, że to jest najważniejsza sprawa. Znaczy najważniejszą sprawą w tej chwili dla wszystkich, myślę, w Polsce, w szczególności dla samorządów terytorialnych, jest walka z epidemią, zabezpieczanie wszystkich miejsc, w szczególności szpitali przede wszystkim, tych miejsc, które mają służyć chorym, zagrożonym. I na tej sprawie przede wszystkim się koncentrujemy oraz na sprawach związanych z funkcjonowaniem miasta i zaopatrzeniem w podstawowe usługi mieszkańców. Natomiast w to wszystko wpisują się zgodnie z kalendarzem wybory prezydenckie i jest oczekiwanie koalicji rządzącej i Państwowej Komisji Wyborczej, że te wybory zostaną zorganizowane. Trzeba pamiętać o tym, że cały ciężar organizacji wyborów spoczywa na samorządach. To wójtowie, burmistrzowie i prezydenci są zobowiązani według prawa te wybory zorganizować. W tej chwili to nie jest tylko moje zdanie, ale właśnie nawiązując chociażby do wczorajszej wideokonferencji z premierem, zdanie nieomal wszystkich prezydentów, a także wójtów, burmistrzów w Polsce, że tych wyborów w warunkach panującej epidemii po prostu nie da się i to z wielu przyczyn zorganizować. Stąd też być może mój, jak pan to nazwał, emocjonalny wpis, ale ja mam obowiązek informować wszystkich, jak jest, mówić prawdę i uważam, że te wybory w ogóle nie powinny być organizowane, a w ogóle ich się nie da zorganizować, bo trzeba mieć świadomość, jak wielu ludzi jest w to zaangażowanych. W takich wyborach w Gliwicach jest zaangażowanych grubo ponad 1000 osób w sposób bezpośredni. Więc powstaje pierwsze z brzegu pytanie, jak komisje wyborcze, szkolenia, które muszą się wcześniej odbyć, przygotowywanie pakietów, obsługa tych pakietów, dostarczanie tych pakietów umożliwiających głosowania indywidualne, korespondencyjne, chociażby dla osób będących w kwarantannie, ma wyglądać. To wszystko odbywa się w czasie spotkań dużej ilości ludzi, podczas gdy mamy przepis w Polsce w tej chwili obowiązujący, że zgromadzenia nie mogą być większe niż dwuosobowe. No to ja się pytam, jak zorganizować szkolenie 1000 osób w grupach dwuosobowych i kto to będzie i w jaki sposób przeprowadzał. A jeszcze gdyby popatrzeć na wcześniejsze czynności, których musimy dokonać, a więc rejestrację osób chętnych, które mają pracować w komisjach wyborczych, to tych osób po prostu nie ma na tą chwilę i nie ma możliwości, żeby je zmusić do pracy, bo to są mieszkańcy Gliwic, którzy oczywiście wielokrotnie już często uczestniczyli w przeprowadzeniu wyborów i byli członkami obwodowych komisji wyborczych. W tej chwili oni się nie zgłaszają. Według kalendarza wyborczego, według ordynacji wyborczej, ta lista powinna zostać zamknięta przed 10 kwietnia i jest potrzeba co najmniej 1000 osób. Tych osób w tej chwili nie ma. A jakieś konkluzje po spotkaniu wczoraj z premierem? Czy coś z tego spotkania wynikło? Może ważna sprawa, samorządowcy dopominali się o instrukcję postępowania, żeby bezpiecznie takie wybory przeprowadzić, bo jeżeli jest ogromne ciśnienie i oczekiwanie od nas, że te wybory przeprowadzimy, a w związku z tym będziemy działać nie na szkodę zdrowia i życia mieszkańców, tych osób, które się zgłoszą do komisji wyborczej, to oczekiwaliśmy bądź to od ministra zdrowia, bądź to od innego ministra, głównego inspektora sanitarnego w Polsce, jasnych instrukcji postępowania, jak również dostarczenia środków ochrony osobistej. Niestety wczoraj nie usłyszeliśmy
że w ogóle takie instrukcje będą przygotowywane. Odpowiedzi były udzielane wymijająco, że jeszcze jest trochę czasu i być może minister zdrowia w kwietniu ogłosi taką instrukcję. No to jest niestety podejście niepoważne. Chyba nikogo rozsądnie myślącego nie trzeba dziś przekonywać, że to jest wszystko po prostu absurdalne i że te wybory nie powinny się odbyć 10 maja, bo z kolei minister spraw wewnętrznych i administracji powiedział coś takiego na wczorajszej wideokonferencji, że do 10 maja to jeszcze jest 1,5 miesiąca czasu, więc może dużo w Polsce się wydarzyć, nawet epidemia może zostać wygaszona. Owszem, oby tak było, że ta epidemia będzie niewielkich rozmiarów w Polsce i już 10 maja będziemy wszyscy bezpieczni, ale czynności wyborcze zgodnie z kalendarzem wyborczym muszą być prowadzone już teraz. Owe 1000 osób w Gliwicach musi się zebrać, żeby odbyć szkolenia, żeby ukonstytuowały się obwodowe komisje wyborcze. Straszono was, marszałek Terlecki straszył w mediach, że miasta, które nie zorganizują wyborów, no, będą obdarowane komisarzem. Że czeka was komisaryczny zarząd. Panie redaktorze, szanowni państwo, z tego co usłyszałem wczoraj z ust wielu prezydentów, jak również jestem zresztą współautorem stanowiska chociażby Śląskiego Związku Gmin i Powiatów, który to związek zrzesza większość gmin i powiatów województwa śląskiego, a więc ogromną ilość samorządowców. Jak również znam stanowisko Związku Miast Polskich, które zdecydowanie i kategorycznie wypowiadają się na temat braku możliwości zorganizowania tych wyborów. No skoro tak jest, to wsłuchując się w pogląd marszałka Terleckiego, należałoby oczekiwać, że w większości gmin w Polsce będą powołani komisarze, a dotychczasowi wójtowie, burmistrzowie, prezydenci zostaną zwolnieni, odwołani ze swoich obowiązków. No jeżeli taki jest pomysł partii rządzącej na tą aktualną rzeczywistość, no to cóż, pozostawiam to bez komentarza. My dzisiaj praktycznie 24 godziny na dobę zajmujemy się sprawami wspomagania szpitali, wdrażania procedur kryzysowych, zaopatrywania ludności przebywającej w kwarantannie, zaopatrywania innych osób potrzebujących pomocy, które mają ograniczony sposób poruszania się. Jest bardzo wiele zagadnień. Często, gdy wypływa problem, to on jest nierozwiązywalny, a mimo tego my staramy się to rozwiązywać. A co najbardziej panu sen, co najbardziej panu sen z oczu teraz spędza? No najbardziej sens oczu mi spędza to, że ta epidemia może rozwinąć się do znacznie większych rozmiarów i że zwyczajnie zacznie no, szwankować obsługa medyczna i wydolność placówek służby zdrowia. Dzisiaj słyszę o tym, że środki ochrony osobistej, które dostarczane są do szpitala i które szpital też przy pomocy miasta Gliwice wielkim nakładem sił i środków stara się zdobywać samodzielnie, one są niewystarczające. Pogotowie ratunkowe zgłasza ten sam problem, że mają zabezpieczenie tylko na kilkadziesiąt godzin środki ochrony osobistej. W związku z tym, nawiązując do wyborów, trudno mi sobie wyobrazić, że my będziemy w stanie zaopatrzyć obwodowe komisje wyborcze i osoby pracujące w lokalach wyborczych, a wcześniej w przygotowaniu tych lokalów wyborczych środki ochrony osobistej, skoro lekarze i personel medyczny i pogotowie ratunkowe są w niedostatku, jak chodzi o to całe wyposażenie. Dziękuję panu bardzo. No i życzę powodzenia w zmaganiu. Dziękuję bardzo. Może przy okazji, jeżeli pan dyrektor pozwoli, ja bym zaapelował do wszystkich naszych partnerów gliwickich, przeróżnych przedsiębiorców, środowisk kultury i innych, którzy, no, łatwo się domyślić, wyrażają w tej chwili szereg oczekiwań wobec miasta, że miasto przyjdzie każdemu z pomocą, umorzy podatki, umorzy czynsze, bądź to dokona swoistego rodzaju przekazania pieniędzy potrzebującym w formie dotacji.
My jesteśmy w stanie nad tym wszystkim w jakiś tam sposób się pochylić. Czekamy na ostateczny kształt, a będzie ostateczny, gdy prezydent Rzeczpospolitej podpisze ustawę, tak zwaną tarczę antykryzysową. Dopiero później jesteśmy w stanie tak bardziej jednoznacznie udrożnić ten system umarzania czynszów, czy odraczania, czy ulg w czynszach i to samo, jak chodzi o podatki od nieruchomości. Natomiast z ogromną przykrością muszę stwierdzić, że nie jest możliwe z budżetu miasta wspomaganie wszelkiego rodzaju środowisk potrzebujących i, no mówiąc obrazowo, przekazywanie im środków gotówkowych. Miasto Gliwice, tak jak i wszystkie gminy w Polsce, też zaczyna popadać w kryzys, bo łatwo się domyślić, że przychody podatkowe topnieją w oczach i te budżety, które mamy uchwalone na papierze, one na pewno nie będą realizowane w takim zakresie. Będą o wiele bardziej skromniejsze. My musimy zadbać, to co powtarzam od samego początku, w pierwszej kolejności o funkcjonowanie miasta i zaopatrzenie ludzi w podstawowe usługi, takie jak dostawy wody, ciepła, odbiór odpadów komunalnych i tym podobne. Dziękuję jeszcze raz. Dziękuję bardzo.